Czwórka Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiają Radioterapia. Reżyseria Ksawer Żuławski. Odcinek drugi. Dziś następne spotkanie z finalistami konkursu radiowy Teatr Wyobraźni. W studiu są Olga Wrzesińska, znana czytelnikom jako Jaga Wrzos, Nicole Nowak, 19-letnia blogerka, Adam Wasilewski, myśliciel i Kryspin Jabłoński, który również jest jednym z finalistów. Słuchacze na pewno zastanawiają się, do kogo powędruje główna nagroda. Zanim to się wyjaśni, przypomnijmy, czego dotyczyły prace nadesłane na konkurs. Olgo, jaka była twoja propozycja? Ja zawsze lubię dawać wybór, więc przedstawiłam dwie propozycje. Pierwszy pomysł dotyczył wyścigu szczurów. Czwórka młodych ludzi po studiach dostaje się do korporacji na stanowiska handlowe. Tylko że każdego z nich czeka inna droga. Jeden wejdzie na sam szczyt po trupach, inny załamie się i popełni samobójstwo z przepracowania. Trzeci wyrwie się z matni zakłamania i wyzysku, odejdzie, a czwarty rozwali firmę od środka. Po prostu chciałam, żeby słuchacze mogli się zidentyfikować z którymś z bohaterów. No, temat bardzo aktualny, ale mam wrażenie, że żywcem wyjęty z twojego bestsellera Miłość w szklanych domach. Tak, ale właśnie dlatego jest druga propozycja. Ona jest mniej współczesna, bardziej uniwersalna. Dzieje się w zaciszu domowym pewnego małżeństwa. Będziemy towarzyszyć bohaterom od momentu wprowadzenia się. Będziemy świadkami rozwoju ich miłości, a potem jej naturalnej śmierci. Zdrada i nieporozumienie, wzajemne oskarżanie i gry, walka o władzę w związku, aż dojdziemy do momentu rozpadu, a może nawet zabicia. Bohater, zabijając współmarzonka, symbolicznie zabije miłość, która już od dawna nie była miłością, lecz toczącym ich życie rakiem. Tak, to wszystko takie bardzo smutne. Proszę Państwa, ludzie mają tyle zmartwień i nie chcą wcale się jeszcze dodatkowo martwić innymi, no nie? Jak się domyślam, ty, Nicole, chciałabyś dać słuchaczom trochę wytchnienia od codzienności i rutyny. No tak, ja nie chcę, żeby to wszystko się tak, przepraszam, źle kończyło. Napisałam coś, co ludziom poprawi humor. Prawdziwa miłość nie kończy się źle. Zróbmy wreszcie coś jak amerykańskie seriale, a nie jak polskie, które są po prostu cheesy. A mogłabyś w takim razie powiedzieć w paru zdaniach, czego dotyczy twój pomysł? No, a hello, co jest najbardziej trendy? No, hello, to ty jesteś blogerką modową. Tak. No, wszyscy oglądają te seriale, w których pojawiają się charyzmatyczne postaci, prawda? Które mają styl. Moja propozycja to polska wersja plotkary. Taka plotkara.pl. No, brzmi ciekawie, tylko że nie bardzo mi to pasuje do radia. Adamie, czas na ciebie. Życie dookoła pędzi, a twoja budka parkingowego to chyba znakomity punkt obserwacyjny. Tak, to prawda. A czy mógłbyś podzielić się którąś ze swoich obserwacji? Tak, tak. To może inaczej. Czy mógłbyś opowiedzieć, czego dotyczy twój scenariusz? Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie dwoje ludzi. Urzędniczka i szef małej firmy. Mieszkają w kawalerce. 10 piętro, 17 metrów kwadratowych. Ich życie to rutyna. Żona wstaje o 5, o 7 wychodzi do pracy. O 16:30 z niej wraca. Wracając do domu robi zakupy, potem gotuje obiad. Mąż wychodzi później, o 8. Wraca o 17, razem jedzą obiad, a potem oglądają telewizję lub siedzą przed komputerami osobno. Nie rozmawiają za dużo, chyba że o kredycie na większe mieszkanie, na które ich nie stać. Albo o wakacjach, na które rzadko jeżdżą. Czy coś to Państwu przypomina? Ona czasem płacze, ale zawsze odkręca wodę w łazience, żeby on nie słyszał. I zamyka za sobą drzwi. Pewnego wieczoru oboje chcą wyjść z mieszkania. Osobno. Dokąd można iść? Tego wieczoru nie ma prądu. Znajdują świecę. Ostatnią zapałką zapalają ją. I siadają naprzeciwko siebie. I co dalej? Właśnie. Co dalej? Zapachniało Hitchcockiem. Przepraszam, ja wiem, co dalej. Widziałam ostatnio krzesło z karbonu, cienkie jak kartka papieru. Naprawdę. No, i ono utrzymuje człowieka, jego wagę i to wszystko. I wiecie co? No,
Wyrzucają stare meble i kupują nowe, takie małe z karbonu. Od razu się robi więcej miejsca i jaśniej. No, a jak je stawiają, to się kłócą. Tak, gdzie je postawić, a potem się godzą, całują. No, jest dobrze. Ja widziałam ostatnio w katalogu takie małe meble, specjalnie do kawalerek i z karbonu. Kupują te mebelki i są jacy szczęśliwi, tak. Pomysł Kryspina poznaliśmy już wczoraj, ale być może nie wszyscy mogli nas słuchać, więc przypomnijmy go jeszcze raz. Chodzi mi o to, że tak. Mój głos ma być nie tylko rozrywką, ma być krzykiem rozpaczy, ostrzeżeniem. Jaki świat zostawimy po sobie naszym dzieciom? Na przykład, daję taki przykład, świnie, tak? Ile złej energii gromadzi się w takiej świni, kiedy prowadzą ją na rzeź? Ile strachu, ile zła i my to wszystko potem jemy. Kryspinie. No. Tak. Już wracam do tematu, momencik. Bo szczerze mówiąc, jakby tak konsekwentnie potraktować Darwina, pan wierzy w ewolucję? Ja? No, tak, oczywiście. No to jakby tak konsekwentnie potraktować ewolucję, to niech pan pomyśli, przy tym, co się dzieje dzisiaj ze zwierzętami, to jest przecież holokaust. No, człowieku, opamiętaj się. Holokaust, tak, tak. Mój scenariusz oczywiście nie dotyczy wprost zabijania zwierząt, nie? Nie dzieje się w rzeźni, bo co by taka świnia mogła powiedzieć o sobie w radio? No nic, tylko kolejny stres i poniżenie, dehumanizacja. Radio to jest jednak medium o dosyć ograniczonych możliwościach. Mój pomysł ma opowiedzieć o czymś zupełnie innym, niezwykłym, przebojowym. Nie takie klisze, jak się na co dzień teraz ogląda w telewizji albo w kinie, tylko coś zupełnie nowego. A możemy poznać jakieś szczegóły? Oczywiście, właśnie. Oczywiście. Już proszę bardzo. Banki, polityka, to wszystko nam szkodzi. Jedzenie, proszę pana, a nawet długopis. Ten tusz w długopisie jest bardziej niebezpieczny od jadu żmij, naprawdę. To jest rakotwórcze. Ja wiem coś o tym, bo temat substancji rakotwórczych znam na pamięć. Powiem tylko tyle, że od momentu, kiedy długopis wszedł do użytku w krajach zachodnich, zachorowalność na raka wzrosła 6-krotnie. A w Indiach nie używają długopisów i zachorowalność na raka jest znacznie, znacznie niższa. Już niebawem zaczną je sprowadzać i razem z nimi sprowadzą śmierć. Pan tym pisze, ja widzę, że pan pisze i pan to wdycha i pan sprowadzi na siebie śmierć. 100% ludzi, którzy zmarli na raka, miało kiedyś w rękach długopis. Pan umrze. Wystarczy, Kryspinie, wystarczy. Jak rozumiem, twój scenariusz jest blisko życia i trzyma się faktów. To są fakty, o których media boją się mówić. Tym bardziej cieszę się, że mogę mówić o tym w radiu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ludzie, nie dajcie się truć. Ludzie, mówię do was. Ja mówię do was. Litości, koniec. Ale tak, powiem jeszcze tylko momencik, panie redaktorze. Tak się składa, że nasza audycja powoli dobiega końca. Najwyższy czas, żebyśmy poznali wyniki konkursu. Panie dyrektorze? Tak, konkurs na Radiowy Teatr Wyobraźni wygrał... Otóż nikt nie wygrał. Otóż jury jednogłośnie uznało, że żadna z prac nie spełnia do końca naszych oczekiwań. Ale jak to zaraz? Ale to ja nie wygrałam? To jest jakiś żart, ja przepraszam bardzo, ale to chyba są wspólnego żarty. Dzieła. Ale jak to? Przepraszam, ja już napisałam na blogu, że wygrałam. No przykro mi, w takim razie musi to pani skreślić. Nie, no to się, są jakieś jaja. Jesteśmy na antenie, więc nie mogę przeklinać, tak? Nie mogę ja przeklinać. Tego tak nie. Pan się skompromitował w tym momencie. Skandal. Julka, ty to słyszysz, kochanie? Słyszysz to? Jula! Rany boskie, Karzena. Wystąpili Włodek Dębowski, Mariusz Drężek, Barbara Garstka, Magda Kielar, Jakub Kukla, Joanna Lisner, Andrzej Szopa. Scenariusz Justyna Kowalska, Anna Szamotuła, Jarosław Grzechowiak i Marek Jagielski. Reżyseria Ksawer Żuławski. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.